Witam wszystkich Państwa serdecznie na naszym trzecim już spotkaniu dorocznym, na trzecim Kongresie Krucjaty Młodych. Bardzo się cieszę, że jest tak dużo nowych twarzy. W zeszłym roku było ich stosunkowo mniej. Na początek ksiądz Grzegorz z wykładem pod tytułem Zaangażowanie katolików świeckich w dobie wiary w niewinność człowieka. Idealną zasadę katolickiego działania ujął święty Ignacy z Loyoli, mistrz ćwiczeń duchowych, w znanej następującej maksymie. Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a nie Bóg. To jest idealnie wyrażona katolicka definicja działania. Myślę, że każdy człowiek potrzebuje cały czas formacji, kiedy studiuje, kiedy uczy się, ale także potem. Ja już jestem po studiach i dlatego tu przyszłam, bo wiedziałam, że liczyłam na to i liczę, że spotkam tu ciekawych ludzi, mogę usłyszeć jakieś nowe rzeczy, spojrzeć z nowej perspektywy na moje życie, także na moje zaangażowanie społeczne. I'm very keen in coming into Poland because today Poland in Europe is the stronghold of Christianity. Bardzo chętnie przyjeżdżam do Polski, ponieważ dzisiaj w Europie Polska jest bastionem chrześcijaństwa. Last week, for instance, the abortion law was liberalized further in Luxembourg. Dla przykładu potwierdzającego tą tezę, w ostatnim tygodniu jeszcze bardziej zliberalizowano prawo aborcyjne w Luksemburgu. In France, the socialist government is now pushing ahead for homosexual marriage and euthanasia. We Francji dalej posuwana jest kwestia małżeństwa homoseksualnego i eutanazji. And despite the strong opposition from Catholics and public opinion in general, I'm sure that the government will go ahead and will put these two laws into practice. Pomimo silnego sprzeciwu katolików i w ogóle opinii publicznej, jestem przekonany, że rząd to zignoruje i będzie kontynuował ten sam kierunek prawny. So conservative Christians, when they see the situation, they tend to get depressed and they look to Poland as a source of energy. Zatem konserwatywni chrześcijanie z tamtych krajów mają swego rodzaju depresję i patrzą na Polskę z nadzieją jako ostatnie źródło energii. So each time I come back to Poland, I get my batteries recharged. Zatem za każdym razem, kiedy przyjeżdżam tu do Polski, ładuję swoje baterie. Powinniśmy działać i też działać nie tylko na własną rękę, ale działać w ramach stowarzyszeń, w ramach grup i z osobami, które już działają. A Krucjata Młodych, która organizuje dzisiejszy kongres, jest znana z tego, że działa, że jest aktywna i że jej działania przynoszą owoce, czego chociażby przykładem jest akcja Brolokowa Nie Wstydzę się Jezusa. Teraz nastał czas podsumowania akcji Nie Wstydzę się Jezusa, naszej akcji brolokowej, znanej wszystkim Państwu bardzo dokładnie. I chciałbym poprosić tutaj Panią Katarzynę Stępkowską, zaangażowaną w naszą akcję brolokową, o to, aby poprowadziła tą część spotkania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To dla mnie niebywały zaszczyt, że mogę tutaj dzisiaj razem z Państwem dokonać krótkiej analizy akcji, która, drodzy Państwo, 1 milion osób zaangażowanych. 1 milion osób, którzy otwarcie stwierdzają, że nie wstydzą się Jezusa. Ten symbol akcji Brelok, akcji Nie Wstydzę się Jezusa, dotarł już do 1 miliona osób. 27 listopada został przekazany milionowy brelok. Jest tyle ważnych rzeczy, o których bym chciał Wam powiedzieć, że nie wiem, od czego zacząć. Tak zaczynało się prawie każde spotkanie brelokowe. I rzeczywiście była masa ważnych inicjatyw związana z tą akcją, bo poza tym, że mamy 1 milion brelokowiczów, to nasza Krucjata Młodych rozrosła się prawie do 4800 członków w tej chwili. To są wszyscy właśnie nowi członkowie Krucjaty Młodych, którzy dołączyli
w trakcie akcji bralokowej. Mało tego, to są osoby, które udało nam się zachęcić do codziennego praktykowania uszynków miłosierdzia co do duszy, a zatem osoby dające również doskonały przykład swoim własnym życiem. Czy ja się wstydzę Jezusa? No, przed Jezusem się wstydzę, to tak. Tego, co robię, wielu rzeczy i czy Jezus jest obecny w moim życiu, to tak, jest na pewno i jestem w neokatechumenacie od 15 lat czy więcej i moje życie polega na tym, że codziennie, chyba co chwilę ta relacja jest przeze mnie zrywana i próbuję ją ciągle odnowić. Ten braloczek nie ma z tym nic wspólnego, tylko przypomina mi o tym i to jest chyba jego rola, żeby przypominała nam, czym jest krzyż w naszym życiu, czym jest obecność Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa. Ja jakoś stałem się znany poprzez medium, w którym występuję, czyli poprzez telewizję, nie tyle poprzez swoje dzieło, bo nie skomponowałem wspaniałych utworów muzycznych, nie namalowałem obrazów, nie napisałem powieści. Natomiast występuję w medium, które ma to do siebie, że kiedy się w nim regularnie człowiek pokazuje, to staje się znany. Ale ponieważ wszystko, co otrzymuję w życiu, staram się jakoś konfrontować z Panem Bogiem, pomyślałem, że jest to pewien rodzaj daru i że ten dar wymaga też podzielenia się, jak każdy dar wtedy naprawdę staje się cenny, kiedy podzielimy się z nim z innymi. Ciekawy byłem, kiedy Pan Bóg jak gdyby zgłosi się do mnie po tę sławę, którą nabyłem poniekąd również z jego łaski. No i właśnie zdarzyła się taka historia, zadzwonili do mnie młodzi ludzie, powiedzieli, że przyjadą w dowolne miejsce Warszawy, przyjadą, będą mieli kamerę. To był okres wymiany opon zimowych na letnie, czy też letnich na zimowe. I oni, a ja tam trzeba długo w kolejce czekać, żeby takie opony na czas sobie wymienić. No i ja powiedziałem, że no mam trochę czasu, ale właśnie koło tego zakładu gumiarskiego. I oni powiedzieli, to my tam przyjedziemy. I ta ich gotowość, mobilność, przedsiębiorczość szalenie mi zaimponowała. Tam też nagraliśmy taki rodzaj krótkiego spotu, wystąpienia, który potem został zamieszczony w internecie i otrzymałem od nich brelok. Ale co się następnie stało? Oni mnie zapytali, no to ile pan chce? Ja mówię, wezmę trzy. Oni mówią, no proszę bardzo, mieli taki wielki worek z brelokami. No ja zaczerpnąłem, wziąłem trzy breloki. Myślę sobie, komu je dam? Człowiek małej wiary. Jeszcze tego samego dnia miałem już tylko ten swój własny. Może ten zespół pan podzieli, a ten niech pan dobrze służy. Dziękujemy bardzo. Gratuluję uwagi, że był pan jedną z pierwszych osób, które zechciały filmować sobą naszą akcję. Na pewno w ten sposób włożył pan w tą akcję masę energii, która dzisiaj obfituje i niech to pan właśnie o tym przypomina, o tym wydziele, jakie pan dodał.